Zaczynamy naszą cudowną eksplorację miejsca. Czekajcie, włączę sobie coś światła trochę. Ośrodek generalnie, słuchajcie, powstał w latach 70. i miał być ośrodkiem wypoczynkowym dla pracowników firmy produkującej samoloty w Mielcu. Ale powiem wam, że kurczę, no robi wrażenie. Zobaczcie sobie na tę ładnie obitą ścianę drewnianymi elementami. W ogóle podłoga, słuchajcie, to jest sztos. Jak patrzę na to, co tu się dzieje. Dobra, idziemy dalej. Ale ładnie jest zachowane, wiesz, jakoś nie bardzo rozwalone, co nie? No jak na tyle lat, to powiem ci, że jest. Bo to z 70, tak? A, lata 70. No. O, tu mam jakąś lodówka, słuchajcie. Jest jeszcze? Tak, jest lodówka i też ta duża, taka podwójna i chyba jakaś kuchenka. Szkoda, że przewrócone. Muszę otworzyć. No tutaj to mam oczywiście... No na pewno, kaflowy. No. Albo wiesz, piekarnik ze starych lat. Generalnie to tutaj Krzychu jeszcze było 24 inne budynki takie małe, letniskowe, wypoczynkowe. No standard, to powiem ci, że tutaj był mega kozacki. No telewizja, kanapy, w ogóle wiesz, każdy był, ten domek miał swoje własną jakby kuchnię, coś takiego. Także na lata 70 to standard wysoki. Ja to należycie, coś czuję, że mi się to trochę pokupimy i będziemy łazić, żeby znaleźć wyjście. Żeby znaleźć wyjście? Ale zobacz, jakie tu są prysznice, człowieku. Sztos. Jest piec? Wow! Kurde, Jezus, kama, nie strasznie. Zaczęli się tego wow za moim uchem. Jest piec. O kurde. No, powiem wam, że piec jest niezły. Taki to ja w domu mam i taki. Jest nieźle. Ale zobacz, to wygląda, jakby się tutaj gdzieś paliło, nie? To jest od sadzy ściągnięte. Ale to jest sadza. A wiesz, patrz, to zejdź spod tej żarówki. Jeszcze spadnie. Ach, może nie lepiej. Dobrze, to sobie muszę od razu fotkę zrobić. To zrób sobie fotkę. Jest fajny piec. Ej, ale się wystarczy tego za moim uchem, no. Taki klifi dosyć było trochę. No i dobrze. Ale naprawdę dużo się. On jest ogromny, a z zewnątrz się nie wydawał taki wielki. No to co, to na górę, to tam będzie coś fajnego. A to jeszcze nie przesiewiał. No wydaje mi się, że jeszcze na dole nie wszystko. Chociaż nie, tu już jest wszystko. Nie, to już jest wszystko. Ty, to chodź na drugie skrzydło. Ja tam grałem toaletę, to papa. Czekaj, może tu zobaczmy sobie. To będzie kantorek, nie? Kable tutaj wyciągane. Zobaczcie, jak ma ten dekat. Nie, marmury. Marmury, oczywiście. Chciałbym mieć najpierw dom. Co? AW 666. O, już jest fajnie, już jest klimat. No dobra, wyszliśmy na pierwsze piętro. I słuchajcie, jesteśmy w tych pomieszczeniach chyba, gdzie ludzie sobie mogli wypoczywać. Tu mamy balkonik, bardzo ładny widok z balkoniku. No i reszta pomieszczeń. Małe te pomieszczenia, wam powiem. Spodziewałem się, że trochę większe. Tu mamy jakiś sanitariat, jakiś brodzik, czy jakaś mała wanienka. No powiem wam, że bardzo fajne miejsce do eksploracji. O, tu już jest troszeczkę większe pomieszczenie. Mamy takie fajne przejście, taki korytarz, słuchajcie. No i pokoik, nie? Z balkonikiem na wypasie. Można wypoczywać? Można. Z takich jeszcze ciekawostek. Ośrodek
w 2015 roku miał być przekształcony na dom spokojnej starości, z tego co pamiętam. Ale nie doszło to do skutku. Wykarczowali tylko krzaki, usunęli zbędną zieleń, odkryli to, co się udało odkryć. No i na tym prace poprzestały. Ośrodek tak sobie naprawdę cały czas stoi i popada w ruinę. Tu ktoś w ścianę kopał. Ale patrz, mi się zdaje, że wiesz co, złomiarze tu byli, bo są powyciągane kable z tego, chociaż miedziane już. Ale nie doszło do skutku. Ja już widzę balkon, chcę iść na balkon. Proszę, ale... Guns N' Roses. Patrz. Come on, chodź zrobić zdjęcie. Guns N' Roses. Patrz, jak ktoś się wysilił. Patrz, ale patrz, jak ktoś się wysilił. Róże ładnie narysował ktoś. Widać ładnie na tym? Jakie chcesz światło? Co? A niebieskie. Nie, niebieskie nie ładnie widać. Dobra, chodźmy na balkon. O, a tam są te domki wypoczynkowe, jedne z 24. Ale tam są tylko te dwa. A to jest chyba nawet kogoś prywatne, tak, nie? No bo patrz. Tak, kogoś prywatne. No? Jakby ogródki działkowe, to nie? Widziałeś różową wannę? Widziałem różową wannę. Generalnie, słuchajcie, tam jest fajna jakaś szafa przewrócona, można zobaczyć, co to jest. Teraz sobie znajdę jakieś fajne miejsce na fotkę. Tu mamy szafę. Byłem tam. Wow. No tutaj to chyba mamy jakiegoś kreta, który lubi sobie pomieszkiwać, bo jest dużo trunków, słuchajcie, i to różnych dziwnych. Patrzcie, jak eksplorują. Kama się cieszy. No bo mi się tak już nie podoba. O, nie fajnie. Słuchaj, wozu, tam jest luksusowa, jakbyś chciał. Chciało ci się coś. Jedynkę i dwójkę ci się chciało. Ale to to ty masz kibel. Ale to będzie na nagraniu. Ale ty masz kibel. Cieszę się. O, tutaj to chyba ktoś śpi. Kurde, już miałem powiedzieć to słowo na K. Piękne. Soczyste? Używam, tak. Zobacz, zobacz, z różową deską. No właśnie, lubisz... właśnie mówię o tej różowej desce. Ty lubisz je. Ja cię... Dobra. Tutaj to chyba ktoś nawet śpi. No, ja może być jakaś jama trolla. Dziszok wybił godzinę W. Wypił. Ej, a tu? O, jakie ładne. Znaczy, no wiesz co, no generalnie wszystkie te pomieszczenia, jak patrzę, to one są podobnych gabarytów. O, to już jest coś ciekawego. Co to jest za ten? Ty, patrz. Zagrożenie biologiczne, widzisz to? Trzeba będzie wejść zobaczyć. Żeby nie było, ale patrz, ciekawe czy złomiarze, czy coś, bo gdzieś są powciągane przewody. Nie, no to już wiesz, to tutaj to już ekipa była. Sądzę, że tu się nieźle obłowił, nie, bo zobacz, same rury. Ale jeszcze nie wszystkie te... pomieszczenia, nie? Jeszcze nie wszystkie... Tu jest bardzo ładnie różowo też, wanninka, rury, płytki. No jeszcze wanna została, czyli jeszcze się nie obłowili. No może, ale to nie są stalowe wanny jeszcze, czy są nie, stalowe? To są te żelibne chyba. Te starego typu. Nie no, to są stalowe. To masz stan, widzisz? U teraz masz te akrylowe? Nie, w sumie to nic ciekawego nie ma. Chociaż, ale wiesz, ile trudu sobie musieli nadać, żeby powyciągać te przewody ze ścian, co nie? Chociaż wiadomo, no tu tych przewodów jest od ciula, ale... Słucham. Czyli Dawid ci słucha. Fachowa robota. Co? Widzieliśmy. No co? Idziemy na górę. Czas na jeszcze piętro, nie? No. Ale w ogóle zobacz, jak to wygląda.
wygląda jak taki skłod teraz, nie? Ciu, fajnie, ładnie. Wiesz co, na skłodzie to by było chyba czyściej. Znaczy nawet wiesz co ja wam powiem, patrzcie. Nawet jeżeli by to mieli wyremontować, to naprawdę niedużo. Tylko czekaj, bo tu widzisz ten strop. A. No weszliśmy, słuchajcie, na poddasze. Robi to na poddasze, fajnie wygląda. Na poddaszu fajnie. Patrz, tylko ciekawe, czy to rozebrali wszystko tutaj, co nie? Czy nie zdążyli zrobić, ale na rozebrane bardziej widać. Chociaż widzisz, dach jest blaszany. Mogli od razu dach stawiać. Patrz, kiedyś w młodości robiłem hydraulikę. Nowe rury. Tak. Ale tu były robione też kanali. Była, jak ja pracowałem, wiesz, na budowie parę lat temu właśnie na tym, na jako hydraulik, to są jeszcze nowe rury, to są, kurde, 2016 coś takiego, takie wychodziły. Więc to musiało być... 2015 miało być tu dom spokojnej starości. No to z pewnością to... A niestety nie wyszło. O, ktoś sługa wystawił. Została to na to budowa. Wyjdę przez to, bo tu dużo szkła. Zastanawiam się tylko, czy się gdzie jest ten. Co? Gdzie jest wejście do piwnic? I gdzie jest wejście do tego grzybka, czy może być od drugiej strony, wiesz? Ja. O, tam mamy Wisłę. Już. Tyk, tyk. I to fotecie, gdzie będziemy z tym schodzić. No, tu jest odnowione, to widać. Ale chodzi, dlatego powiem ci, że na wypasie. No. Wiesz, teraz tu jest duża przestrzeń. Zobacz sobie, jakby były tu ściany właśnie. I wiesz. No mówię, rury to widać, że są nowe. Od kanalizacji. Podążam za Krzyśkiem. Idę za Krzyśkiem, bo znaleźliśmy, słuchajcie, wejście do magazynów, z tego co... Ja znalazłem. Tak, 10 minut temu się wygupił, niestety tego nie nagrałem. Ale wchodzimy. No i słuchajcie, to robi klimat. Do domku zaraz wejdziemy, ale tutaj no to jest fajnie, powiem wam. No ładnie to wygląda, mamy tu kilka bojlerków. Żyłem łaciny. Właśnie Krzysztof mnie namawia, żeby zeksplorować tą czarną dziurę, która tam jest. Jest to jakaś opcja, powiem wam. No tutaj mamy kotły pewnie od nagrzewania. Co my tu mamy? Przedsiębiorstwo remontowe sprzętu wodno-hydraulicznego chyba? Ciężko się doczytać. No fajny klimacik, fajny, nie powiem. Ładnie to wygląda. Tu jest dziura. Potrzebujesz lampy? Jest tam wejście do tego, do środka. Jest tu w środku. Mam być cztery? To padła. Ta padła, mamy jeszcze jedną. Padła, no. Jest... Powiem ci, że wiecznie mamy problem z jednym. Z oświetleniem na planie zdjęciowym. Zawsze coś nam pada. Jak chcesz, to masz tutaj latarkę. Masz tu jeszcze jedną latarkę. Ale jest to ciężko będzie zejść. Zejść? Czemu? No to nie wiem, pchasz się tam do góry, czy... No zobaczcie, jak on to robi. W jakim on tu stylu tam wchodzi w tą dziurę, w tą szparkę. Mistrz parkouru. Dziki kot Błachmut. Ty, no ja też bym się tam wbił, tylko że kurwa, ja mam tą kamerę, no. Dobra. Kurka wodna, wchodzę. Co to było? To były drzwi. A, dobra. Chyba. Tak. Nie wpadnijcie tam, okej?
powiem wam, że wchodzenie z kamerą na drabinę nie jest mądrym zadaniem. Daj kamerę. Powiem ci, że to klasyka tutaj jest. Siema. No nie, wygląda. No to zajmie. O stary. Masz sobie kamerę? Ja idę dookoła. O stary. Dawid. To tylko ja. No właśnie. To się niesie z pewnością jak nie wiem co. Właz w dół, nie wiem do czego to jest, ale tam mamy jakieś zejście w dół. Dostanę się do latarki, to wam przyświecę światłem. Nie wiem co tu Krzysiek może być w dół. No, boiler na wodę. Tak? Tak. No. Śmierdzi. Śmierdzi trochę, człowiek ma kilometr. No z tej strony tu już nic nie ma, ja to obleczem nagrałem, ale... No to co? Schodzimy. Schodzimy, nie? Ty schodzisz pierwszy, czy ja pierwszy? Wiesz co, zejdź pierwszy, ja ci dam kamerę. Dobra. Podrabina się lata. Takie rzeczy. Na miejsce pewnie mam fajne. 100% udana eksploracja. Zabiłeś ślimaka. O kurde. Będzie to łatwiej. Zbrodnia, słuchajcie, zabiłem ślimaka. To jest jeden z domków. Jeden z domków letniskowych. Uwaga, studzienka. Tych domków było 24. Każdy z tych domków był różnego koloru i taka ciekawostka. Każdy miał nazwę jakiegoś ptaka. Sikoreczka. I tak dalej. Nie no, miejscówka kozacka. Widzicie, ja już bym spadał, a Krzychu jeszcze coś znalazł. Ciekawe, czy to szambo, czy... No, czy jakiś... czy jakiś ten... No, szambunella. Piękna dziewczynka. Jeszcze śmierdzi z tego, nawet nie podchodzi. Powiem ci, że tutaj chyba to zagrożenie biologiczne. No mówię, jeszcze... Jeszcze zostało, kurde, coś chyba, bo... Grzeje nieźle. Tak jak powiedziałem... Ej, a może chodźcie się przejdziemy tam. Zobaczyć co tam jest, widzisz? Ten budynek jeszcze. Krzysiek ma taką fajną cechę. Bardzo. Że lubisz szukać tak dogłębnie. Eksplorować to miejsce tak pod każdym pozorem, pod każdą płaszczyzną. Faktycznie na jakiś barakutowy. I tańczyć na latarni. Najlepszy moment eksploracji i miejsce i artefakt. Tańczenie na latarni. Patrz, na pewno nasz kosz na śmieci był, co nie? Jakiś worek na pewno. Generalnie to powiem wam, że jest taka jeszcze fajna historia z tym miejscem, że trochę go ulokowali w słabym położeniu z racji tego, że po tej stronie Wisły to jest ulokowane, gdzie ona jest bardzo głęboka i generalnie średni jest dostęp, żeby tam pływać. Transportowali ludzi na drugi brzeg Wisły, gdzie była plaża. No i to trochę im się też nie kaliło finansowo. A wiadomo, potem zakłady w Mielcu upadły. To też tutaj ośrodek wypoczynkowy upadł. Ale postanowili go trochę uratować. I słuchajcie, zrobili tutaj jeszcze obozy sportowe, jakieś kolonie, tego typu rzeczy. No ale niestety nie pomogło to w takim stopniu, żeby ten ośrodek mógł dalej funkcjonować. Teraz sobie stoi bardzo fajnym pustostanem.
A tu słuchajcie, doszliśmy do tego miejsca, co interesowało Krzyśka. Tam jest jakieś pomieszczenie, tu. Dostęp średni, mamy gałęzie i mamy jeszcze tu jakiś barak, także próbujemy się dostać. Krzysiu nie pił, a już się zatacza, słuchajcie, czyli jest grubo. To wyglądają dzieci dla mnie. Kurczę, no przecież no mówię, że dużo pijesz, ale nie wiadomo czego, soku z gumy jagód. Oj, każe 70, a to drzewko. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj to mógł być jakiś sprzęt do utrzymywania... Nie no, patrz, są meble w środku. Są meble? No. Albo jakieś kurcze graciarnie. Okej. Okay. No. Aleś mi oblał wodą. Ja? Nie, bo na tym to staje powoli, bo to przecież śliskie takie konary. Czyli drzewka. Meble, składzik jakichś rzeczy. Panie, prydź mi z tymi gałęziami. Na następną wyprawę już wiemy, że musimy wziąć kolejne wyposażenie, mianowicie maczetę. Tak. Bo wejście jest naprawdę utrudnione. Ło, ale tu śmierdzi takim człowieku szczurem, czy czymś takim. Padliną? Nie, czekaj. No, czymś takim trochę. Kolory zapachowe już wam Krzysiek opisał. Tak, czekaj, bym się tutaj pak. Tu, rzeczywiście. Ty, ale jest tu krzesło. Uważaj, bo jak puszczę tą gałąź, to ona strzeli w ciebie. Dobra, oparłem się nią. Przechodź. Dobra, jestem. Czuć taki, kurde. No trochę tak śmierdzi jamokrola. To są jakieś elementy z tego, co widzę, z jakiegoś pieca chyba, nie? To była jakaś nagrzewnica, z tego mi się kojarzy. Ale garaż jest nowy. Garaż, no może być nowy. Składzik rzeczy, tak jak widzicie, jest na stare drzwi, jakieś meble, jakaś szafa, trochę kafelek, jakaś rura. Oczywiście co? Pamiątkowa foteczka na wspomniane wcześniej przez nas rzeczy. Portale. O, a propos rzeczy, słuchajcie, to jest dziwne, bo to wiadro wygląda, jakby ktoś do niego strzelał. No. Trochę już się robi niefajnie. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie postrzelił w tyłek, nie? Ty, ale zobacz, to jest przestrzelone przez to. Tu są przestrzeliny w drzwiach. Czyli to nie jest z wiatrówki. To nie może być z wiatrówki, no. Patrz. To są jakieś zatrzymane, ty. No. Oj, zrób tego zbliżenia, to fajnie. Zobaczcie, przestrzeliny w drzwiach. A nawet tutaj są... Tak jak ta, czy te tutaj na dole, zatrzymały pociski. Ciekawe. Ale wiesz, to tak jak gadaliśmy z tamtym panem wcześniej, co nie? Panem, gościem, nie wiem już jak to określić. Tam przecież mówił, że oni na polowanie chodzą. Tutaj. Wiesz, o co chodzi? Ty, no ale dobra, no ale kurde. To mogą polować z czego? No dubeltówki, co nie? Ale no do dubeltówki to masz zasięg ile? 200 metrów? I już po 200 metrach masz przecież zasięg bezpieczny. To nie? Może być i tak. Tylko że może gdzieś tutaj blisko byli i może trafiali w garaż, chociaż bardzo dziwne, że to wiadro też ucierpiało, to nie? Powiem ci, że to jest zagadka dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, z Krzychem znaleźliśmy tą łódkę, którejśmy tak bardzo szukali. Łódka produkcji radzieckiej, z tego co widzę, bo są napisy radzieckie na zegarach. Zobaczycie to na naszych zdjęciach. No cóż, Krzysiu, skończyliśmy zwiedzać. Jeżeli wam się podobał odcinek, subskrybujcie, dajcie nam łapkę w górę, polećcie znajomym, no i cóż. Udostępniajcie filmiki dalej, a i tak ja polecam też ludziom eksploatację takich miejsc, ciekawa zajawka i tyle, polecam, tylko bądźcie bezpieczni. Dokładnie. I widzimy się na kolejnej wyprawie. Elo! Elo.